Witam serdecznie Państwa przy grobie Ignacego Łukasiewicza. Ceremonia wręczenia wiązanych kwiatów, wieńców. Jako pierwszy bardzo proszę pan premier Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo proszę pana Jerzego Borcza, przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pan starosta Jan Pelczar. W towarzystwie Moniki Subik, dyrektora etatowego członka zarządu powiatu kruszyńskiego. Dziękujemy serdecznie. Bardzo proszę pani Ewa Anna Kamińska, prezes Fundacji Muzeum Kancel imieniu Ignacego Łukasiewicza, przedstawiciel fundatora PKN Orlen S.A. Bardzo proszę pani Dorota Filip, wójt gminy Miejsce Piastowe. Bardzo proszę pan burmistrz Gorlic, nazwiska niestety nie znam. Ale bardzo serdecznie prosimy i witamy. Dziękujemy bardzo. Pan Michał Góras, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, dr Marcin Zarzecki i wiceprezes Michał Góras. Bardzo prosimy. Dziękujemy bardzo. Widzę komendantów policji. Komenda Miejska Policji, bardzo proszę. I Komenda Straży Pożarnej, bardzo prosimy. Wicestarosta Sanoka, bardzo proszę. Delegacja gminy Chorkówka na czele wójt gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski, zastępca Tomasz Tłuściak, przewodniczący rady gminy Maciej Sekuła. Delegacja mieszkańców Bóbki, ksiądz proboszcz Stanisław Babiarz, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbka Katarzyna Holicka-Wojnar, sołtys wsi Bóbka Stanisław Czarnota, Bogumił Świątek, radny gminy Chorkówka w miejscowości Bóbka.
wiązankę kwiatów składają przedstawiciele Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie na czele z panią przewodniczącą Ewą Kłos, członkowie Agata Biały, Teresa Firlej. Znicz pamięci zapala brać górnicza. Prosimy o zapalenie znicza przedstawicieli grupy rekonstrukcyjnej OP11. Znicz zapalą grupa pasjonatów historii Zręcina. Zapraszamy serdecznie przedstawiciela Instytutu Polityki Energetycznej. Pan Artur Stec. Prosimy bardzo pana Adama Skibę, prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze... To dziękujemy serdecznie wszystkim państwu. Za chwileczkę, proszę państwa, będzie salwa honorowa, a później dalsza część uroczystości Muzeum Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbce. Zapraszamy państwa. Teraz prosimy o salwę honorową. Szanowni państwo, jeszcze pozwólcie, że w czasie może salwa będzie, ale jest z nami również pani Joanna Brill, Rada Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Bardzo prosimy o wręczenie. Pan poseł pilnuje tego razem z przewodniczącym przejmiku. Najbardziej są tak.
przydaje. Amunicja z gram, ale...